32. W odcinku Wymarzonej Miłości na plaży niespodziewanie pojawia się Deren, która przerywa romantyczną chwilę z Anem i Cana. Czy to koniec ich romansu? Sprawdź, co się wydarzy w 32. Odcinku Rannego Ptaszka. Can Yaman, po zakończonych zdjęciach do reklamy, dołączył do Sanem, Demet Özdemir. Para w końcu dochodzi do porozumienia i przyznaje, że chce spędzać ze sobą czas. W 32. Odcinku Wymarzonej Miłości, kiedy Can ma już pocałować Sanem, z oddali dobiega głos wołającej Divita Deren, Tuksekumral. Sanem natychmiast odsuwa się od Cana i udaje, że boli ją noga. Kiedy Deren zbliża się do nich i patrzy na nich podejrzliwie, Sanem tłumaczy, że weszła do wody i skręciła nogę, a Can jej pomógł. Jak się okazuje, wszystko, co nagrali, zostało utracone. Większość ekipy pojechała już planą i nie wiadomo, co robić. Sanem, Deren i Can wracają na plan. Wszyscy są skonsternowani, widząc mokrych Sanem i Cana. Aydin stara się to wytłumaczyć historią, którą wcześniej opowiedziała Deren. Zapada decyzja, że nakręcą nową wersję reklamy, pomimo ograniczonej liczby pracowników. Za reżyserię będzie odpowiadał Can. Aby zdążyć na czas, cała obecna ekipa musi zostać w lesie na noc, żeby o 6 rano wystartować ze zdjęciami. Can nie ukrywa przed Sanem, że cieszy się na wspólną noc pod namiotem. Aylin, Sefcan i Asar, zauważa, jak Can patrzy na Sanem. Kobieta jedzie do Polin, Kimyagekse Aitas, i namawia, żeby przyjechała do lasu. Polin jest przekonana, że David w końcu i tak do niej wróci, zawsze tak robił.